W elektronice mamy do czynienia z dwoma typami podzespołów elektronicznych. THT, czyli Through-Hole Technology, to elementy, które łączy się za pomocą pinów poprowadzonych przez otwory w płytce. SMD, Surface Mounted Device, to elementy lutowane do wypustów umieszczonych na powierzchni płytki. Elementy SMD są mniejsze i znacznie trudniejsze do samodzielnego lutowania. Nowoczesne urządzenia, jak telefony czy komputery Zbudowane są w większości z komponentów SMD. Z racji tego, że elementy SMD są znacznie trudniejsze do połączenia, wszelkie eksperymenty i projekty będziemy budować na podstawie elementów THT. Będziemy również korzystać z płytki prototypowej i miernika uniwersalnego zwanego multimetrem. Początkowo będziemy korzystać głównie z oprogramowania dostępnego w internecie, tak aby nie trzeba było kupować wszystkich podzespołów na własną rękę. Jest to również powiązane z zachowaniem bezpieczeństwa, ponieważ eksperymenty z prądem mogą być niebezpieczne. Nie eksperymentujcie w domu z prawdziwymi urządzeniami, dopóki nie zdobędziecie odpowiedniej wiedzy i umiejętności.